Dzień dobry, witamy w następnym odcinku. Tych panów chyba nie trzeba przedstawiać. Marek, Grzegorz, ekwipunek dźwigany codziennie. Dzień dobry. Witamy serdecznie w studio Kolba TV, że tak powiem. W ogóle bardzo dziękujemy, że przyjechaliście i przyjęliście zaproszenie tutaj na... Przyjęliśmy zaproszenie, bo nam się pomyliło, myślimy, że to Korba jest. Ale myślałem, że tylko przyjechałeś po to, żeby sobie zjeść do brzuch kwasiora. Ale mieliśmy nie, nie, to nie przez kwasiora, to do was przyjechaliśmy. Dzięki za zaproszenie. Kwasior to taki dodatek tylko, nie? Na sam koniec, tak? Cześć, kwasior. Widziałem pogróżki. W każdym razie witamy jeszcze raz. Bardzo nam miło. Słuchajcie, bo tak naprawdę to jest chyba taki pierwszy event organizowany przez Kolbę, ale chyba też odczuwam, że pierwszy event organizowany w ogóle na takim polskim YouTubie, gdzie tak naprawdę z ludźmi, którzy z Kolba współpracuje, ludzi, którzy są w naszym klimacie, zaprosiliśmy, żeby sobie po prostu posiedzieć, powysiadować, porozmawiać, przy okazji coś nagrać. A my dla kontrastu. Ale nie, no, spotkaliście się wcześniej z taką akcją w ogóle, czy nie? Nie, chyba nie. Nie? Jesteście pierwsi. No oczywiście były zloty, no, ale to nie w tym... No, nie na taką... bo jeżeli chodzi o firmowe takie rzeczy, to nie. To, znaczy ja nie słyszałem o czymś takim, chyba. Jak wam się to podoba? Spoko. Znaczy to zależy, jak wyjdzie to z grilla, nie? Nasze środowisko jest stosunkowo małe, tak, także fajnie się po prostu poznać. Zjeść, przy okazji coś sobie omówić, także... Dobra, mam coś nowego, mamy nową jakość. Możecie mówić, że jesteście pionierami. Nie, pionierami to chyba wy jesteście. Właśnie, chyba dobrze zacząłeś. Jak to się ma... jak to się zaczęło, patrz? Właśnie, jak to się zaczęło? Patrz, wyjąłeś nam to z ust. Miłość do lasu, miłość do bushcraftu, cała przygoda. Na pewno byliście, znaczy moim zdaniem, przepraszam, jeżeli się mylę, to mnie sprostujcie. Byliście chyba pierwsi w Polsce. Ale od czego? Od biwakowania bushcraftu, zwać jak zwać. Znaczy na YouTubie, znaczy chyba na YouTubie. O to chodzi, tak? Że zaczęliście to pokazywać ludziom, że można tak, w taki sposób spędzać fajnie czas w lesie, przy ognisku, kurczę, wędrować. No, trzeba by zobaczyć, czy bushcraftowy nie był pierwszy, bo myśmy tak chyba w jednym momencie gdzieś mniej więcej wystartowali. Nie pamiętam po prostu. No. Też tak to może być. Może to egzekwo, nie wiem, tu chyba nie ten. Nie, akurat mało istotne jest to, kto tam był pierwszy, nie? Spoko, no, też jest. Mi się tak zdaje, że to jest mało istotne. Ważne, że robicie naprawdę kawał dobrej roboty. Ja mam prostą sytuację, bo ja dołączyłem później, więc też ciężko. Tam przyszedł na gotowe, jak zwykle, nie? No. No właśnie, to jak to było? Zacząłeś pierwszy, potem Grzegorz dołączył w jakim takim czasie? Jak w życiu, nie? Ty coś rozgrzebiesz i później Grzesiek przychodzi na gotowe i tam... No normalnie tak. No. Ja dołączyłem, jak zobaczyłem Marka film o tym, jak oprawiał siekierę. Znaczy robił pokrowiec kurzu. A to nie, czyli to nie był casting na brody, tak? To nie było związane z długością brody? Nie, on wtedy nie miał brody, on jeszcze się nie golił wtedy, on był taki młody. No teraz 23 lata tylko tak wygląda, bo... A, bo jest... Bo YouTube niszczy, zobacz, zobacz. Odpowiadał w małżeństwie, tak? Ty bierasz sobie brody, żeby wyglądać poważniej. Żeby był kontrast u was na filmie. Tak, tak, no, tak. Działa. Wapno. Działa. No. Dlatego, mimo że on jest młodszy, że mówimy na niego wapniak. Albo Geralt, nie? No różne maksywy w ogóle. O kim mówimy? O tobie. Nie wiem. Słuchajcie, tak cała nam trochę takie może ciężkie dla was pytanie, nie? Współpraca z naszym sklepem. Na jakim poziomie ceniacie? No nie wiem, no wy się nawet jak odbieracie nas z hotelu spóźniacie o pół godziny, to ja nie wiem. Nie wycinajcie tego. Nie, spoko jest. Znaczy, bo to też trzeba podkreślać, bo ludzie często zadają takie pytania albo wstawiają zarzuty, że to komercja czy coś, to trzeba powiedzieć, że to jest współpraca taka bardziej koleżeńska niż komercyjna, żeby była jasność. Tak, do tej pory współpracowaliśmy, no. Tak naprawdę dzisiaj, od dzisiaj będziemy was kasować, nie? Normalnie tam przywieźliśmy cennik, w ogóle to jak już dacie nam jeść, to wam pokażemy tam do podpisu takie... No życie, nie? Przygotuj listę składników, dobrze to właśnie. Tak, właśnie. Podsumuję, kwasior i podsumuję. Właśnie, zemsta kwasiora, to będzie kolejny odcinek. Zemsta kwasiora, jutro rano. Będziemy nagrywać, tylko z GoPro. To jest wodotworne. Panowie, czy byliście w harcerstwie? Ja byłem. Ja też byłem, ale ja w zasadzie byłem niedługo. I przestałem działać aktywnie w harcerstwie dosyć szybko, jeżeli mówimy o młodzieńczych latach. Teraz działam dużo bardziej aktywnie, jeżeli chodzi o harcerze. A właśnie, ja też byłem w harcerstwie i ja trochę odbieram, że to harcerstwo po latach tutaj teraz się troszeczkę zmieniło. Jak wy to odbieracie?
dużo się zmieniło, ale wiesz, bo przepisy, no. Bo akurat tam jeżdżę na przykład na obozy do harcerzy, tam robię im jakieś tam takie zajęcia, coś tam, spotykam się na zbiórkach, spotykamy się gdzieś tam na zimowiskach, na biwakach, no w różnych miejscach. Mam też kupę kumpli, którzy są gdzieś tam w kadrze i po prostu to, co się... My pamiętamy harcerstwo sprzed powiedzmy 25... No niestety, niestety, proszę też nie wycinać. No to tam jak się miało 15 lat, 12 lat temu, nie? Znaczy, mnie to boli. Jest zupełnie co innego, nie? Tak, bo... Ale przepisy, bo ludzie się po prostu muszą bać. To, co było w Suszku 2 lata temu chociażby, no to teraz są zarzuty, coś tam dla komendanta obozu, znaczy wicekomendanta obozu. Nie wierzyłem, dopóki nie zobaczyłem na obozie, jak komendantka obozu, ile ma kwitów do wypisania. No to miała dwie kisty pełne kwitów, nie? To jest naprawdę... Kiedyś było inaczej, nie? Kiedyś się brało dzieciaki na obóz wędrowny i cześć, nie? Tak. Ja chodziłem na przykład, zdawałem na czepióra, to było prosto. Idziesz do lasu, wracasz jutro, no. W następnym dniu nic nie jesz, a w trzecim, o ile dobrze pamiętam, nic nie mówisz. Tak. W tej chwili, jakbyś puścił osobę niepełnoletnią na całą noc do lasu, to wchodzi ci prokurator. No jest to są najwraty, panowie, to no, są najwraty. I to jest... Te harcerstwo dlatego chyba też... Świat się zmienił, rodzice się też trochę zmienili, bo teraz rodzice ale też... Ale to my jesteśmy rodzicami tak naprawdę tych dzieciaków, które są teraz na obozach i to my tak naprawdę wpływamy na to, jak są wychowywane. Także też mam na to niestety czasami nie do końca... No ja mam 2 8-latków, staram się wychować normalnie, z zdrowym podejściem do życia. No. Mam nadzieję, że to wyjdzie, nie? Mój młody... Znaczy, ludzie często mnie pytają, jak w ogóle, wiesz, namówić dzieciaka, nie? Do takich rzeczy. Do wyjścia z domu. Rzeczy, ja zawsze staram się go wyciągnąć. Ja czekałem, kurczę, cierpliwie z 8 lat. Czyli padły wam baterie w laptopie, tak? Nie, on jest taki ogarnięty, on tam, wiesz, nie gra jakoś specjalnie tam na konsoli czy coś, tam sobie bardziej chyba woli obejrzeć coś na YouTubie niż pograć, no ale jest takim normalnym dzieciakiem i go nie namawiałem jakoś specjalnie, nie? Dopiero jak sam chciałbym się zapytał coś tam, to dopiero ten, miał 4-5 lat miał, no to żeśmy śmignęli sobie tam do lasu na kawkę czy coś, na herbatkę, ale bez nacisków, nie? A teraz spoko, sam śmiga na zbiórki, teraz jest okej, nie? No tak, wiesz, to ciężko też, nie? To stary ciężko. Przyłazi na stop do chałupy, śmierdzi tym dymem, coś tam, to w końcu albo się przyzwyczaisz, albo co? Za młody jest, żeby się wyprowadzić, nie? No za młody. Chociaż no. Oczywiście mówię do niego gościu, żeby wiedział, że nie jest u siebie, nie? Ale dzieci chyba w naturalny sposób chcą robić to, co rodzice. Tak. Tylko tego zmierzyć. Bo my jesteśmy tak w pewnym etapie autorytetem dla nich. Tak to ja odbieram. Wiesz, to syna, nie wiem, nie mam córki. Grzesiek to ma lepiej, bo ma przekrojową. Tam córki, moje synów. Dzieci pytają, kiedy pojedziemy na biwak. No to super. No super, bo zazdrościć, no. Naprawdę. W słuchajcie, ale to jest, wiesz, ciężka robota tak naprawdę, tak, no to jest, nie? To się praca tak podstaw, mówi. Tak? No. Myślę, że dużo ludzi robi, szczególnie tak z naszej branży, dużo ludzi robi taki błąd, że chcą za szybko albo za mocno, wiesz, i to wtedy działa zupełnie odwrotnie, nie? A jak się da czas i trochę cierpliwości się wykaże, to spoko, to się, myślę, że się opłaca, nie? Po prostu. Panowie, wasza pasja jest wszystkim znana, natomiast takie pytanie, czy mieliście jakieś autorytety, które wpłynęły na to, że zaczęliście się to wszystko bawić? Czy mieliście jakichś takich bohaterów swoich, bushcraftowych, jak Bear Grylls, powiedzmy, żartuję. I tak dalej. Ej, Bear Grylls wcale nie jest taki zły, panowie. Nie jest teraz zły. Na Netflixie jest nowa seria, bardzo polecam, interaktywna, mój dzieciak siedzi non-stop. Fajna zabawa, to jest kolejny właśnie przykład, że można dzieciaka coś takiego postaje. Nie, na Beara Grylls, akurat jak rozmawiamy o Bearu Grylls, o Edwardzie Grylsie, to trzeba, ludzie często robią błąd i go oceniają przez pryzmat jakichś głupich, kurczę, programów kaskaderskich na Discovery, nie? Tak. Porównywałem programy Beara Grylsa, oglądałem, czytałem książki Beara Grylsa i to są w ogóle dwa różne światy, nie? Widać, gdzie on ma wpływ na to, jak wygląda to, co wypuszcza, po prostu. A gdzie jest tylko jakimś tam, to się host nazywa, ten prowadzący taki host chyba, nie? On ma tam scenariusz, ma reżyserów, coś tam. I no jest tak, jak jest i koniec. Telewizyjny taki show po prostu. No. Tak to wygląda. Też czytałem książki Berla i naprawdę masz rację, to są dwa różne światy. Tak. No, no, książki są super, nie? Na to, co się w programie pokazuje. No oczywiście, masz scenariusz, ma wiedzę, piszesz ma doświadczenie. Dokładnie. I to jest niepodważalne, tak, że ten gościu ma tą wiedzę. Natomiast tak jak każdy z nas wie, jeśli dostaje rolę do odegrania, no to taką rolę odgrywa. Do tego YouTube jest lepszy niż telewizja, bo tu sobie robisz, co chcesz, nie? Tak. Masz wolną rękę, no tam masz, jesteś trybem. Na waszym przykładzie jest fajnie właśnie to pokazane, że wy kreujecie swój kanał, pokazujecie treści, które wy chcecie. No tak. I wpływacie w ten sposób na widza, tak? Wiesz, no to jest
wybór. No nikt, nikt nikogo nie zmusza, żeby to oglądał, nie? To jest nasze spojrzenie na jakieś tam tematy, bo tam z tym bushcraftem ostatnio też się trochę przesadza i nie chciałbym nadużywać tego słowa, nie? Ale jest turystyka, jest, wiesz, tam chodzenie do lasu, nazw jest tysiąc, nie? Najgorzej, jak się zaczynają ludzie tłuc, kurczę, o definicję i kto jest bardziejszy, nie? W pewnym momencie taki sam problem był z survivalem. Wszystko było survivalowe. Plecak sprzętu, idę na survival. No wiadomo, że nie o to w tym wszystkim, w tej całej zabawie chodzi. Natomiast bushcraft też jest w tym momencie modny i też to wszystko się określa mianem bushcraftu, tak? Cokolwiek, jak już masz nóż, plecak, to jest bushcraft. No bo to marketing, nie? Tak. Ja uważam, że nie ma w tym nic złego, że jeżeli na przykład dzieciak, kurczę, zaczyna się jarać na przykład nożami i zaczyna tą swoją przygodę, obojętnie, z chodzeniem do lasu, załóżmy, nie? Czy to nazwie bushcraftem, survivalem, czy tam gansegal, mi to nie robi. Jasne. Ja mam swoje i to czy to nazywam, czy tego nie nazywam, to jest, wiesz, jak ktoś to rozumie, im szybciej człowiek to zrozumie, tym mu łatwiej jest przepalić niektóre komentarze w internetach, nie? Tak jest. Ale jeżeli się jara dzieciak, na przykład nastolatek, nożami i od tego zacznie, to co w tym złego? No nic. Nie? Widzisz komentarze później, o tam gówniarzu, interesujesz się nożami, najpierw byś zaczął coś tam czytać. Zamknij się po prostu. Jak się interesuje nożami, od tego chce zacząć, to niech zaczyna, nie? Wiadomo, że jak się zaczął interesować nożami, to na tym nie skończy, tylko jak będzie to rozwijać, no ale goście też nie pomagają niektórzy, nie? Na szczęście ich jest mało tak naprawdę w tej naszej branży. Jest tam paru czubów, ale większość ludzi jest faktycznie tam, że spoko, że rób tak dalej, coś, nie? Panowie, bardzo interesujący mnie temat. Ponieważ wiem, że mocno działacie, byliście na konsultacjach społecznych z lasami państwowymi. To chyba nie były konsultacje społeczne w ogóle. To ludzie później to tak nazwali. No. Sorki, byliśmy na spotkaniu rok temu z dyrektorem generalnym lasów państwowych. No właśnie, opowiedz, powiecie coś więcej na ten temat? W zeszłym roku, bo to ludzie też sobie nie zdają sprawy, jak działają lasy państwowe, nie? To jest tak, jakbyś chciał się ścigać po to, że Formuły 1 lotniskowcem, nie? Że wiesz, zaciągniesz ręczny, czy tam wciśniesz gaz, hamulec i to tak, nie? A to lasy państwowe, jak wciśniesz hamulec, to zaczną hamować za 3 tygodnie, nie? Tak mniej więcej to wygląda. Przysięgam, naprawdę. Więc byliśmy w zeszłym roku, spotkaliśmy się, ale to było taki ten wieczorek zapoznawczy bardziej, się przedstawiliśmy coś tam. I teraz byliśmy na początku marca jakoś, nie? To było. Już byliśmy na rozmowach z naczelnikiem Wydziału Społecznych Funkcji Lasu. To jest taki właśnie ten dział, który się zajmuje taką działalnością lasów społeczną, pozagospodarczą, nie? Czyli nie tam pozyskiwanie drewna, nie jakieś tam rzeczy takie tam łowieckie, coś tam, tylko właśnie ta otoczka cała, taka jakby nasza też, nie? Między innymi. No i ustaliliśmy tam parę rzeczy. Rozmawialiśmy o tym, żeby jak idziesz przez las na kilka dni i się rozbijesz, kurczę, w hamaku, czy pod tarpem, czy w biwi, czy pod pałatką, czy w namiocie, to żeby to nie było biwakowanie, tylko to jest nocleg w trakcie wędrówki, cześć. Mają taką możliwość, bo taka jest dziurawa ta ustawa, nie? Dzięki Bogu. Albo nie, nie wiem, kurczę. Nawet nikt się nie pokusił w tam 90 chyba pierwszym roku, żeby powiedzieć, jaka jest definicja biwakowania, nie? Tak, więc to jest dziurawe. Druga sprawa jest taka, że mają leśne kompleksy promocyjne, które są jakby jedynym miejscem, w którym mogą prowadzić, to się nazywa eksperymentalna gospodarka leśna. I pod to można podciągnąć wszystko, łącznie z obozowaniem na przykład, nie? Więc walczymy, jest kilka takich pomysłów. Zostaliśmy poproszeni o to też, żeby nie mówić o szczegółach, bo to zanim nie przerobią tego prawnicy, no, a to trwa, jasne, nie? No, wczoraj dostałem maila właśnie od Ani z tego Wydziału Społecznych Funkcji Lasu, że dyrektor generalny podpisał te wszystkie nasze propozycje i jakby konkluzje z naszego spotkania. Poszło to do działu prawnego, teraz to będą mielić, jak to poskładać, żeby to było tak. Rusza się do przodu. Rusza się do przodu, tylko że to, wiesz, my sami byśmy chcieli, żeby to pojutrze, kurczę, dostać glejt, że dobra, możecie biwakować gdzie chcecie, tylko nie palcie na przykład ogniska, bo susza, nie? No to tak nie zadziała, to pewnie. No wiadomo, z tym ogniskiem, no to w lesie... Trzeba być rozsądnym, nie? No, ja ostatnio też to ludziom tłumaczyłem, bo ludzie mówią, chcielibyśmy, żeby było jak w Szwecji, nie? Nie ma szans. Szwecja ma, kurczę, 1,5 razy tyle powierzchni i ma 4 razy mniej ludzi. Nie? U nas zalesienie to jest 30% powierzchni kraju, u nich prawie 80%. No to nie będzie jak w Szwecji. Nie ma możliwości. Trzeba zrozumieć, nie? Wiadomo, żeby się chciało, jak o, w Norwegii, tam Alemansraten, coś. Nie będzie tak, nie? Bo nie jesteśmy Norwegią, no więc... Trzeba walczyć, myślę, że się opyla, no. Dlatego też do was przyjechaliśmy, żeby agitować resztę youtuberów i was jako leśnych ludzi i was jako kolbę, żebyście pomogli, bo każde ręce są potrzebne. Ludziom się wydaje, że a, bo coś tam, bo my się angażujemy. Każdy się powinien zaangażować, nie? Każdy jeden. Czy jest w grupie facebookowej, czy ma kanał na YouTubie, czy sobie chodzi do lasu z kumplem sam. Jakkolwiek jest zaangażowany w uprawianie, powiedzmy to, sylwaturystyki czy turystyki leśnej,
powinien cokolwiek próbować zmienić. Jak nie, kurczę, w generalnej dyrekcji, czy jak nie w regionalnej dyrekcji, to chociaż, kurczę, iść, przedstawić się swojemu jakiemuś lokalnemu leśniczemu, nie? No wszyscy mamy takie samo prawo głosu. No my dzięki temu, że mamy kanały na YouTube, jesteśmy może trochę bardziej słyszalni, no ale tak naprawdę, kurczę, to każdy może tyle samo, nie? A wiadomo, że jak będzie, im nas będzie więcej i tych głosów będzie więcej, tym tak naprawdę chodzi o to, żeby się Lasy Państwowe nie wycofały, bo będzie za głośno o tym, żeby powiedzieli, a to... No co? Nie? Mogę? Jasne. Nie. Pojawiły się głosy takie, parę osób mówiło, że pojechaliśmy do Lasów Państwowych rozmawiać o zmianie ustawy. A przecież Lasy Państwowe nie mają jurysdykcji, żeby zmieniać ustawę. Ale nie po to pojechaliśmy, żeby była jasność. Chodzi o to, żeby bez zmiany ustawy, bo te zmiany legislacyjne to jest droga przez piekło, więc żeby bez zmiany ustawy wypracować taki model, żeby w ramach działającej ustawy można było coś udostępniać lasy i korzystać z nich. Tylko że na kwicie, nie? Nie na gębę, nie na później, żeby nie było tak, że jeden strażnik ci przyjdzie, ci powie nie możesz, a drugi przyjdzie, że możesz, tylko żeby był glejt wreszcie. To jest ciężko zrobić, tym bardziej w polskim prawie, żeby coś było jednoznaczne, no ale o to się staramy walczyć, nie? Dlatego to jest tak ważna, jest to interpretacja, nie wiem czy interpretacja, Lasy Państwowe też mówią, że nie mogą interpretować ustawy, no. Ale chodzi o to, żeby tak rozumieć pojęcie biwakowania, żeby można było spać w lesie, nie łamiąc ustawy, nie narażając się na mandaty i tego typu rzeczy. Jest w ogóle pochrzanione, wiesz, masz zakaz w ustawie o lasach w artykule 30, masz zakaz biwakowania. Nie ma sankcji za biwakowanie. Jeżeli straż leśna cię spotka w nocy, że śpisz, to nie mogą ci wystawić mandatu za to, że biwakujesz, bo nie ma sankcji karnych, nie? Mogą ci wystawić mandat za rozgarnięcie ściółki, za zniszczenie, za coś, no oczywiście, ale to już się zaczyna wtedy ale robić to takie, po prostu, wiesz... że tak powiem, taką możliwości dla no osoby, tak, która... No tak, to jest durszlak, nie? No dokładnie, no. Tak, no dokładnie. Samo biwakowanie nawet nie jest dobrze zdefiniowane. No tak, tak, to nie jest. To nie tym jest. Bardziej nawet się zmieniły opcje spania w lesie, w momencie, kiedy pisano ustawę, nikt nie myślał o hamakach w lesie. Oczywiście. No. Encyklopedia mówi o tym, że biwakowanie to jest spanie w namiocie. Słownik języka polskiego. No. Więc jak śpimy w namiocie, to jest w hamaku, to jest biwakowanie, nie jest biwakowanie. Właśnie chodzi o to, żeby to wszystko ustalić. Mhm. Na kwicie, jasno, jakoś tak jednoznacznie. Najbardziej wkurzające jest to, że widzisz, teraz pojedziesz, masz 8-latków, nie? Ja mam 11-latka. Jedziesz z dzieciakiem na przykład do lasu czy w góry, nie? I powiedz mu w oczy, że nie możesz na przykład rozbić sobie plandeczki czy coś i przenocować iść na drugi dzień dalej, nie? Nie powinno tak być i my się z tym nie zgadzamy. Zresztą całe nasze środowisko się z tym nie zgadza. Tak naprawdę jesteśmy takiego samego zdania jak wy. Słuchajcie, pytanie takie. Rejony Polski. Morze, góry czy Mazury? Dla was. Tak. Ale co? Wszystko. Wszystko. Najpiękniejsze miejsca w Polsce dla was. Ja góry. Ty góry. Zdecydowanie. No ale ja mam... To mi tak wgrało moje poprzednie pokolenie rodzinne, nie? Że góry. Czyli to wychowanie. Mazury mi się marzą strasznie zimą, bo nigdy nie byłem. Nigdy nie byłem, znaczy na Mazurach zimą, nie? No bo Mazury się kojarzą z latem, coś tam, ale też już 2 lata nam się kiełkuje pomysł pojechania na Trzniard w zimę i tak czekamy, nie? Aż się, jak to się mówi, uprawomocni ten pomysł. Ale zdecydowanie raz góry. Raz musimy mieć na to czas, a dwa, jest takie zjawisko, jak woda na Śniardwach, to jest duża powierzchnia. Dokładnie. Jak zamarza, to wiatr spycha lód na brzeg i w pewnym momencie te kry się piętrzą. I widziałem zdjęcia i to jest petarda, chciałem to zobaczyć na żywo. Jak na Bajkale, nie? My musimy mieć czas na to, żeby tam pojechać i musi być taka zima, żeby to wszystko się zadziało. No. A ja pochodzę z Mazur, więc ja się tam wychowałem i moi rodzice są zapalonymi żeglarzami, więc tutaj też mam wdrukowane przez rodziców zamiłowanie do wody, do żagli. Super sprawa. I staram się z rodziną co roku przynajmniej na weekend albo na tydzień pojechać popływać. Lasy uwielbiam, ale lasy mamy za oknem, wystarczy wsiąść na rower nawet już można. Dokładnie, no właściwie w każdym rejonie. Tak. Do lasu łatwo pojechać i ta potrzeba bycia w lesie jest jakoś tak w miarę zaspokojona, a w góry... To jest dłuższa wyprawa, rzadziej można zrobić, więc ta tęsknota trochę bardziej żywa. Mamy trochę daleko. Tak, w końcu zadamy to pytanie. Co gwiazdy Bushcraftu noszą i EDC, co gwiazdy noszą na co dzień przy sobie? A to nie wiem, nie znamy żadnej. Wiedziałem, że dajcie gwiazdy. Dajcie gwiazdy. Panowie, co nosicie na co dzień przy sobie? Bez czego nie wychodzicie z domu? Mieliśmy ostatnio takie odcinek. Wasza nazwa kanału zobowiązuje do odpowiedzi na to pytanie. No ostatnio poruszyliśmy ten temat. Ja się staram, możesz pokazać. Nie wychodzić. Spodni, buty, tak często nosimy, no. Słuchajcie, ja mam w ogóle teraz, ale to dlatego, że mamy plecak, nie, w samochodzie. Tak, ja mam latarkę,
Mam co mam? Nóż mam? Mam tula, bo tula. To w ogóle, to jest chyba mój podstawowy ten. Bez tego najgorzej by mi było, jakbym wyszedł, nie? Jak zapomnę noża, a mam to, to też spoko w miarę, chociaż nie lubię. Nóż też mam. Tula też mam. Kluczyki. No i telefon ze mną. Telefon. Latarkę mam przy kluczach, więc zawsze jest pod ręką. Nóż, latarka, telefon. To, co czyli dokładnie co? I tul. Panowie, dokładnie do tych samych wniosków doszliśmy w naszym filmie, że to są chyba trzy rzeczy, bez których staram się nie wychodzić. Nóż, telefon, latarka. Mi się czasami zdarza zapomnieć telefonu, nie? I to chyba podświadomie robię, ale tak półumyślnie, w sensie, że zapominam telefonu niezupełnie niechcący, nie? Ale jest mi spoko wtedy, naprawdę. To tak samo jak niezupełnie niechcący tracę zacięg w piątek wieczorem, tylko robię tryb samolotowy. Sprzęt za miliony monet, czy raczej sprzęt taki... Złoty środek pójść. Dokładnie. Złoty środek, no. Złoty środek dla każdej osoby. Słuchajcie, ja mam tak, teraz mam Kizera akurat, nie? Gunhammera. To mam od 3 lat Olajta, który mi się spoko spisuje i po prostu jest mały, dlatego go... Czasem też mam właśnie przy kluczykach, tylko no, z uwagi na to, że nie mam kluczyków. Przy kluczykach też mam takiego jakiegoś kurdupla do świecenia i styka na co dzień, nie? Noża tak naprawdę najczęściej, zupełnie najczęściej używam rata z D2, noż za 200. Czyli to jest, myślę, że to tak klasa jakby budżetowa cały spojrzał czas. Na przedział, to jest raczej rozsądnie. Niżej niż wyżej, nie? Rozsądnie. Bardzo długo używałem Sidekicka Ledermanowskiego, a teraz używam Serge'a, bo mi się po prostu marzył, bo jest większy, jest dla mnie wygodniejszy, mam duże łapy. I spoko, nie? Ma trochę dłuższą piłę, której dosyć często używam, ma wygodniejsze kombinerki, bo pewnie 80% używania tula to kombinerki, ale akurat używam dosyć często, nawet w pracy w kanciapie używamy, jak tam gdzieś się zawieruszą szczypczyki do szycia skóry, to się człowiek ratuje tulem, nie? I spoko. Latarki nawet specjalnie często nie używam, ja ją mam ze sobą codziennie, ale używam pewnie raz na 3 dni. Jak coś zgubię pod fotelem w samochodzie albo ten. To się przydaje wtedy. To takie, wiesz, takie zupełnie, kurczę, podstawowe rzeczy, nie? No jakby się coś stało, to... Dobra, już, proszę. Dla mnie taka dosyć uniwersalna zasada to jest to, żeby mieć sprzęt najlepszy, jaki jest w moim zasięgu, co nie zawsze oznacza najdroższy. Często są rzeczy bardzo dobre, bardzo tanie. Klasja. Trzeba tylko umieć to znaleźć i określić, która rzecz jest ci potrzebna. Będzie musiała więcej kosztować, a która wystarczy, jeżeli jest budżetówka albo najtańsza jest. To rozsądek, nie? Znaczy, bo to też bardzo często się zdarza w środowisku naszym, tym i edecowym, i tym leśnym, zresztą w każdym, fotograficznym, kurczę, w każdym, nie? Że są ludzie, którzy stawiają na sprzęt drogi i ładny. A potem są ludzie, którzy. Tak, ale są ludzie, którzy stawiają na rozsądek, czyli coś tam sobie przemacali, wybrali albo mieli opcję po prostu, jakby wiesz, ewoluował ten sprzęt, aż wybrali sobie takie składniki, że są spoko zadowoleni, nie trzeba już nic zmieniać. I są ludzie, których po prostu, którzy nie mają kasy, więc wybierają no, takie tanie na przykład rzeczy, nie? Najbardziej wkurzające to jest to, że jedni kurczę gadają o drugich, nie? Ci, co mają tani sprzęt, krzyczą na tych, co mają drogi, bo bójcie się używać, albo coś tam, bo pozerzy, bo coś tam. No tak naprawdę za każdym razem się ciśnie na usta. Zamknij ryj, przecież nie za twoje kupione. Poza tym zauważcie, że no. Mało kto się boi, czyli to inaczej, ludzie boją się wybrać sprzęt dla siebie. Próbują spełniać jakieś rygory, jakieś kanwy, że musi być to, tamto, 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 piła. Mhm. Nie no, piła mi jest w mieście niepotrzebna. Krzesiwo mi jest w mieście niepotrzebne, powiedzmy. Ludzie nie próbują budować swojego EDC, tylko kopiują wzorce przygotowane przez kogoś tam. To już właśnie. To już, tak, no. To z wiekiem w pewnym momencie sobie uświadamiam, że coś noszę niepotrzebnie. Ja nigdy tego nie użyłem. I tylko wiesz, obciąża portki. Dokładnie tak. A czy wiesz co, bo to jest zawsze tak i to w każdej branży, jak jesteś początkujący, na czymś się musisz wzorować, jasne. Bo nie masz własnego doświadczenia, nie? Zanim sobie kupisz pierwszy nóż albo zdecydujesz, że ten nóż akurat ci pasuje, no to gdzieś tam o, właśnie albo obejrzysz YouTube'a, albo coś przeczytasz jakiegoś bloga, coś. No od czegoś trzeba zacząć. Później to musi się wiązać z doświadczeniem, żeby kurczę sobie dopasować na przykład zestaw pod siebie. Czy tak samo kurczę zestaw do lasu, nie? O, wszyscy śpią w hamakach, kurczę, muszę mieć hamak, nie? Kupujesz sobie hamak, wyśpisz się pierwszą nockę. Najmniej tak, się lepiej, nie? Tak sobie, nie? Wolisz glebę. No i tak to musi potrwać. Trzeba parę nocek przespać, żeby dobrać pod siebie zestaw. Tak w życiu, jak we wszystkim, nie? Dlatego jest tak dużo filmów, recenzji, sprzętu, który jest najtańszy, jaki można dostać. Żeby nie dużo kosztował, można było go wziąć, przetestować i sprawdzić, co
co tak naprawdę ja potrzebuję od tego sprzętu. A potem to już tylko kwestia z wymiany na coś, co będzie bardziej odpowiadało. Ale przynajmniej te koszty nie są na początku takie duże. No właśnie. Odnośnie kosztów idę wystawiać fakturę panu. Tak, nie wiem, obiecałem. Panowie, bardzo dziękujemy jeszcze raz za to, że odwiedziliście Kolbę. Dzięki. I bawimy się razem na tym evencie. U nas na kanale obejrzycie przebitki z salonu Kolby i w ogóle. Dokładnie, a na naszym kanale wywiad z Markiem Grzegorzem. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Mam nadzieję, dzięki, że jeszcze się spotkamy. Tak, na zewnątrz, nie? No. Dziękujemy oczywiście. Dziękujemy. I zapraszamy na następny film.